witamy. Bardzo się cieszymy, że Państwo przyszli nas obejrzeć. W czasie naszych zajęć poznawaliśmy tę niesamowitą miejscowość, która zrobiła na nas ogromne wrażenie. Zwłaszcza to miejsce, zupełnie niezwykłe, bardzo nas inspirowało. My tutaj przyjeździ jesteśmy oczarowani. Myślę, że dzieci, które tutaj mieszkają, też wiele rzeczy odkryły. Wielu rzeczy też się dowiedziały fajnych, które ich też zainspirowały. Chcieliśmy tu Państwa przywitać już w tym miejscu, żeby z chwilą przejścia przez tą bramę już Państwo się czuli w tej przestrzeni naszej gry i naszego przedstawienia, bo cały ten park jest teraz miejscem niezwykłym. W momencie, kiedy będziemy iść, proszę się rozglądać, może kogoś ciekawego Państwo gdzieś dojrzą. Lato w Teatrze w Konstantynowie. Co to za projekt? Jak wyglądały zajęcia? Lato w Teatrze to projekt, który polega na zorganizowaniu półkolonii dla dzieci. Przez 2 tygodnie spotykały się dzieci przez 6 godzin dziennie oraz w soboty przez 3 godziny. No i cały jakby konspekt tego polegał na tym, żeby na sam koniec powstała spektakl teatralny. No i właśnie dzisiaj mogliśmy go oglądać, ponieważ jesteśmy już na zakończeniu tego projektu. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Instytutu Teatralnego imienia Raszewskiego. Było to 40 120 zł, plus jeszcze rodzice współfinansowali, ponieważ płacili za obiady, które dzieci codziennie otrzymywały. Przy projekcie pracowało prawie 20 osób, także bardzo złożony projekt, no bo zrobić sztukę teatralną to nie sztuka.
trzeba było i najpierw robić takie warsztaty rozgrzewające dzieci, uczące takich różnych postaw, a później była choreografia, scenografia, z muzyką pracowaliśmy. Dzieci prowadziły też wywiady, aby powstała ten scenariusz. To właśnie scenariusz. Na jakiej podstawie to było? Właśnie wywiady z mieszkańcami? Pierwszego dnia najpierw były, zwiedzaliśmy miejsca tutaj w Konstantynowie, takie znane i lubiane. Drugiego i trzeciego dnia były wywiady z mieszkańcami tutaj lokalnymi, z panem Zdzisławem Marczukiem, z panem Tadeuszem Łażdowskim, z panią Iwoną Harko i z panią Marią Sawczuk. Były to naprawdę tak inspirujące rzeczy, tak? Dzieci w ciekawy sposób jakby uzyskały wiedzę od tych osób. Oczywiście ubarwiły to w taki sposób, który dla nich był odpowiedni. No i na podstawie tego dzieci kierowały tym, jak ma wyglądać ta sztuka. Także to były scenki z życia, tak jakby? Scenki, tak, z życia, z legend, które zostały usłyszane, może troszeczkę przerysowane, ale tak jak to one odczuły, tak jak one to zobaczyły, tak jak one to widziały. Czyli tak jak dzieci, spektakl nie został pokazany oczami dorosłych, tylko dzieci. Duża grupa chyba uczestniczyła w tych zajęciach. Tak, 26 dzieci z gminy Konstantynów i chłopcy, i dziewczynki w wieku od 6 do 14 lat, ale tak świetną mieliśmy grupę, tak zorganizowaną, zresztą było tutaj widać, że nieważne, czy to jest mały, czy duży, czy to chłopak, czy dziewczyna, tak współgrali ze sobą, tak świetnie współpracowali, że efekt końcowy, myślę, że przerósł nasze oczekiwania. Zajęcia prowadzili pedagodzy teatru, choreografka, scenografka i instruktorki plastyki od nas z Centrum Kultury z Konstantynowa. Dodatkowo przez cały okres tych dwóch tygodni uczestniczyli z dziećmi fotograf i kamerzysta. Zostały nagrane filmiki z tego spektaklu. Właśnie dzisiaj dzieci dostały płytę z przebiegu tych dwóch tygodni, gdzie profesjonalny fotograf robił im zdjęcia. Odbyły się też warsztaty fotograficzne dla dzieci. Także to mnóstwo różnych ciekawych rzeczy się tutaj kto działo. Wie, może jakieś kółko w Konstantynowie teatralne się zawiąże? Kto wie, mam nadzieję, że dzisiaj złapały te dzieci bakcyla i że to nie będzie zakończone dzisiaj na tym, co się wydarzyło, tylko będzie kontynuacja. No i takie było nasze zamierzenie. Chcemy też rozszerzać horyzonty tym dzieciom i pokazywać różne ścieżki. Także mam nadzieję, że to nie koniec naszej przygody teatralnej. Yeah, well.